widzimy już, że parter dworca jest już praktycznie gotowy i będziemy dziś wmurowywać akt erekcyjny. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy się przyczynili do tej inwestycji, a przede wszystkim dziękuję wykonawcom, firmie Budimex i wszystkim pracownikom, którzy fizycznie tutaj pracują i którzy fizycznie budują ten dworzec i modernizują teren 2 hektarów od ronda do ronda. Umowa przewiduje zakończenie do 2006 roku, do maja. Natomiast teraz jesteśmy już i tak przed harmonogramem. Udało nam się skończyć prace projektowe wcześniej niż planowano. Podejrzewam, że końcówka roku 2025 to będzie etap, kiedy będziemy mogli ogłosić zakończenie tej budowy i nastąpiło czyste otwarcie dworca. Ale naprawdę się cieszę, wiecie, bardzo się cieszę, naprawdę bardzo się cieszę, słuchajcie. Zanim przystąpiliśmy do prac projektowych, trwały ponad pół roku konsultacje z mieszkańcami, co chcą. Mieszkańcy zabiegali bardzo o to, żeby był punkt informacji turystycznej, bo to jest podstawa, żeby był sklep z pamiątkami i żeby były bary szybkiej obsługi. Na parterze jeszcze będzie sklep całodobowy. Kolejne piętra, pierwsze, drugie, będą przeznaczone na użytek agencji rządowych, czyli administracji, będzie to powierzchnia do wynajęcia, a na samej górze, na kolejnym piętrze, będzie siedziba ZGKiM-u i Straży Miejskiej. Chcemy, żeby ten budynek samo się finansował, stąd też wielka część powierzchniowa na wynajem jest szykowana. Przed budynkiem będzie ponad 80 miejsc na parking. Dodatkowo szykujemy również miejsca na postawienie dla rowerów, oddzielne będą miejsca dla taksówek i duża będzie zajezdnia na komunikację miejską i komunikację prywatną. Będzie to wszystko w ten sposób podzielone, funkcjonalne, żeby rzeczywiście to współgrało i miało rangę gminnego centrum przesiadkowego. Mieszkańcy będą mieć wszystko w jednej pigułce i wszystko w jednym terenie. Będzie teren zagospodarowany od ronda do ronda. Chcemy odwodnić 1/3 część miasta, położyć duże kolektory, zmodernizować w ogóle ulicę tutaj przy byłym budynku dworca, też położyć kanał deszczowy, tak aby wody opadowe z 1/3 Sokółki mogły być zagospodarowane i żeby w mieście nie było kałuż, jeżeli będzie deszcz czy też jakiś tam rozlewisk. To, co nie widać, te kilkanaście milionów złotych, to będzie ulokowane pod ziemią, ale już mieszkańcy 1/3 Sokółki będą mieli problem z wodą opadową rozwiązany.